Uśmiech. Dzisiejszy odcinek jest na freestylu, w nawiązaniu do w nawiązaniu do mojej wczorajszej rozmowy z podopieczną, gdyż albowiem ona ma, kontekst teraz nakreślę, ona ma koleżankę, która ćwiczy, dźwiga ciężary, sztangi i tak dalej, robi martwe ciągi, przysiady, bla 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 i popsuła sobie plecy. Ona i jeszcze jakaś jedna jej koleżanka, a ona z kolei ćwiczy u mnie i obie tej koleżanki powiedziały, że doradziły jej, żeby uważała z ciężarami, nie dźwigała sztang, bo to zawsze prowadzi do zepsutych pleców i zawsze jest masakra z plecami, koniec. No, także gówno prawne. Ogólnie jest tak. Jeżeli masz problem z bolącymi plecami, to co najprędzej ci pomoże, to będzie ruch, trening. Najlepiej trening siłowy, najlepiej z obciążeniem, no nie tylko zewnętrznym, ale generalnie w obciążeniu jakimś tam, w wypadku pleców raczej zewnętrznym, bo jednym z lepszych ćwiczeń, jakie możesz robić, żeby naprawić swoje plecy, to martwe ciągi, w drugiej kolejności przysiady. Tylko problem jest w tym, żeby to było robione poprawnie, to znaczy wbrew temu, co by się mogło wydawać, na naszym kochanym polskim rodzimym rynku fitness strzelam, ale trenerów na ten moment jest sporo i tak z 80% z nich sam ćwiczy niepoprawnie. Co dopiero mowa o tym, żeby oni jeszcze uczyli kogoś, bo najczęstszym argumentem jest: ale ja ćwiczę z trenerem, albo trener mnie nauczył. Po pierwsze, upewnij się, czy twój trener na pewno sam robi dobrze, bo jak nie robi, to na pewno nie nauczy cię robić dobrze. Po drugie, to, że kiedyś ktoś cię nauczył i tobie się wydaje, że ty dalej umiesz już robić dobrze, to jest dwie różne bajki to są. To znaczy, że no, pewne rzeczy się zapomina, zwłaszcza jak się ich gdzieś tam, zazwyczaj jest od pracy z trenerem jakaś przerwa i później tym bardziej, tym prędzej zapomnisz. No, dobry przykład mam tutaj, na przykład Matiego, który ma biodro popsute i był moment, w którym robiliśmy dużo martwych ciągów i on całkiem nieźle je robił. Nie robił ich jeszcze dobrze, tylko robił coraz więcej dobrych powtórzeń w trakcie jednostki treningowej. Potem miał przerwę i teraz znowu nie pamięta, jak je robić. Fakt, że jego wzorzec, jakby to, co on, jak on pracuje w tym martwym ciągu, jest trochę odbiega od statystycznego podopiecznego i statystycznego martwego ciągu, bo musieliśmy dostosować tą technikę, czyli jej głębokość i jakby wzorzec pod to jego biodro. Natomiast jeśli chodzi o zapamiętywanie wzorca, to tak wygląda to u każdego, niezależnie od tego, jaką tam masz kontuzję czy dysfunkcję i tym podobne. Więc ciężary nie psują pleców, psuje je ujowa technika. Owszem, istnieją sytuacje, w których są mniej bezpieczne. Mniej bezpieczny jest trening siłowy, to jest trening sportowy, to znaczy trening pod wynik. Jak jest wynik, to nie ma zdrowia i ktoś, kto trenuje dla sportu, dla wyniku, liczy się z tym, że może się przez to popsuć, bo tam nacisk jest na to, żeby zrobić wynik, a nie żeby być zdrowym. Natomiast dla statystycznego, trenującego na siłowni, który nie ma celów i ambicji sportowych, ćwiczy, trenuje dla zdrowia, trening siłowy jest wskazany. Nie będzie niezdrowy, nawet jak będziesz duże ciężary w twoim odczuciu dźwigał, przy czym duży ciężar to też jest rzecz względna, bo dla kogoś 100 kg to może być ciężar ogromny, wręcz nieosiągalny, a dla drugiej osoby to może być rozgrzewka, mimo że żadna z tych osób nie jest sportowcem. Więc to też jest rzecz względna, ale przede wszystkim liczy się technika, więc jeżeli zabierasz się za ciężary albo zastanawiasz się nad tym, a ktoś ci odradza, bo popsujesz sobie plecy i nie będziesz mógł, będziesz o kulach chodził na starość i chuje mu je, to nie słuchaj go, bo jest banem. Tylko znajdź dobrego trenera i zabierz się za to od podstaw poprawnie, po prostu. Pozdrawiam. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, kliknąć łapkę w górę i tak dalej. Yo. Chcesz coś dodać? Nie, dziękuję.